Nowa piosenka Świetlne cienie dostępna już teraz na kanale Kamerzysta. Sprawdź link w opisie. Witamy Państwa bardzo serdecznie, jestem Kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zrobimy największe możliwe ognisko, jakie kiedykolwiek było na YouTubie, czyli chcemy postawić ścianę większą niż ten dom, ścianę ognia. Ścianę ognia. Robiliśmy coś takiego. Dobrze, robiliśmy coś takiego, ale nie, jest gorąco, ale zrobimy to dopiero w nocy, jak już będzie chłodno. Ściana będzie tak wielka, że będzie po prostu no, wyższa niż ten dom, nie? Wyższa będzie ode mnie? No od ciebie to nie ciężko, żeby była wyższa. Dobra, w każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk jaki widzisz na moim paluszku, kliknij tam na dole i dąż do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo tak, jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce. No i cóż, nie pozostaje nam nic innego jak wejść do tego lasu i wyzbierać wszystkie możliwe patyki i drewno. Bo te pokrzywy to ty będziesz wchodził, nie? Karina, co wy robicie? Wiesz jak to się jara, wiesz jak to wysłonęło, jakbyś to benzynką podlał. Tutaj też mam sianko. My lubimy sianko, dawaj sianko. Nie, musimy znaleźć gałęzie, duże gałęzie. Co jest? Co jest? Co jest? Weźcie go, rozdzielcie go. No rozdzielcie go, kurde. O co chodzi? Weźcie go, złapcie, no. Bo ty w ogóle się wziąłeś? Co jest? O co ci chodzi? Ty jesteś nienormalny. Skąd on się tu wziął w ogóle? Co to za awantura? Odpieprzyłeś ci od fejmu. To jest twój kuzyn przecież. Pokazałem twoje filmiki matce i wydziedzicza cię. Ale jak ty to blasz? Z tego pola nie dostaniesz. Powiem ci jedno. Sprzedawałem na policji i ciebie też sprzedam. Matka, a twoja tu przyjedzie. A jak będzie to przyszedłeś? Przez bramę przeszedłeś czy jak? Przeszedłem sobie. Chyba na rowerze tu przyjechałeś, człowieku. Co ty sobie wyobrażasz? Nie możesz tak o sobie tu wjechać. Dobra, ale powiedz mi o co chodzi. Wytłumacz mi o co chodzi. Czemu ty tu przyjechałeś? Czemu jesteś na niego zdenerwowany? Przyjechałem, bo nie poinformował nawet mnie, że odchodzi, tak? Nie na dzień odszedł. Tak się zachowuje kuzyn. On nam powiedział, że wy go wyrzuciliście, bo że on był zły. Tak, bo tak by było właśnie. Tak było i teraz nie było. No, to dlaczego twoja matka nie wiedziała, gdzie się podziewasz? Dobra, nie muszę się tłumaczyć z tego. Nie muszę się tego tłumaczyć. Najgorszy sort z ciebie jest. Powiem ci tyle. Tak? Dobra, pakuj widłę i wracaj skąd przyszedłeś. Dredziarz, uspokój się, nie mów tak do niego. Dobra, ja rozumiem, mogę się poczuć urażony, tak, że on was zostawił, ale no już jest tutaj częścią składu, nie? No dobra, teamu, ale to nie znaczy, że mam blokować numer, tak? Ale nie mogę nawet... Nie zablokowałem. Ale on nieodwracalnie zostaje z nami i sobie nie myśl, że on będzie latał z łopatą. To płacicie mi kaucję za niego. Jaką kaucję? Ty jesteś nienormalny, za człowieka chcesz płacić? Ja byłem twoim mechanikiem, tak? Ale ja w ogóle nie rozumiem, Adam mi całkowicie co innego powiedział i tutaj słyszę inną w ogóle bestię. Dobra, chodź ze mną na słówko, No, a jak ty byś się zachował, człowieku, jakby cię kuzyn zablokował wszędzie na wszystkich portalach? Zablokował cię? Zablokował. Powiedział tylko jednemu swojemu dobremu przyjacielowi, który myślał, że ja też nim jestem, że jesteśmy najgorszymi śmieciami, że on jest teraz kimś. Tak jakbyś, powiedział? Tak powiedział, jakbyś się zachował. Nie przyjechałbyś tu mu wpieprzyć. Powiem ci jedno, inni mu też wpieprzą. Za to, że tak powiedział? Czy... Tak, gdybym tylko dorwał się, miał jakąś walkę z nim, to bym mu pokazał, że nie było warto zadziertać. Żeby tego było mało, wysyłał z każdego miejsca z willi, z każdego miejsca zdjęcia, że ma taką posiadłość, a my w jakichś melinach mieszkamy. Tak? Nie no, grubo ci powiem. Ale miałeś mnie trenować, miałeś być normalny, a co ty wyprawiasz? Ja nie kłamiesz, Rafał nigdy nie kłamie akurat. Słuchaj, 15 lat jako ministrant byłem, tak? No to nie kłamie, tego, nie to tego co nie mogę wyrzec, no to prawda, akurat jest ministrantem. No. Nie dobra, ale ja nie będę tak się z tobą dyskutował, Jeszcze kuzynkę okłamałeś, że powiedziałeś coś. Dobra, dam ci za dwie bluzy i będzie okej. Okay. Ja nie chcę bluzy, kaucję chcę za ciebie i możesz mi w śmieciu wypadać z drużyny, chłopie. Pięć kafli i do widzenia. Ale to nie mógł z tego domu, mówić, tutaj. Co mnie obchodzą inni, ty odszedłeś. A ja mam ci zapłacić. Auto masz, możesz mi dać, ja sobie to sprzedam. Dobra, dogadamy się. Dobra, wy rozwiążcie to między sobą po prostu. Tak, pobiją się. Dobra, zbieramy znowu drewno. Boże, Karina, czemu ubrałaś takie rzeczy do zbierania tego? Ja nie będę zbierać, ludzie są od zbierania. Daj mi spokój. Co się dzieje? Cisko i tak. Ale to nie jest stary, chodź już. Czemu wy się bijecie?
Nie, po prostu znowu trochę agresji użył. To i on znowu się tak, rzuca? Znowu zaatakował. Co się rzucasz do niego? Masz jakiś problem? Za chwilę ci pokażę. To pokaż, pokaż. Ale to jakoś dziwnie wygląda, Adam. Ty mu coś kazałeś nie mówić o czymś. O czym mu nie kazałeś mówić? Ty masz jakieś tajemnice przed nami? Tu jest podejrzane. Nie, to nie o to. Miałeś mnie trenować, a... Ja powiedziałem po prostu, żeby nie kłamał, żeby nie kłamał. Patrzcie, tak się zachowuje normalnie człowiek, gdyby nie miał nic na sumieniu. Gdyby nie miał nic na sumieniu, to by nawet do mnie nie podchodził. Ale ja po prostu ci powiedziałem, żebyś nie kłamał, żebyś tutaj wszystkich nie okłamywał. I co, siłą to załatwisz? Nie możesz co powiedzieć? Na początku robiłeś? Co na początku, jak się zachowałeś? Wbiegłeś w niego. Ministrantem, takim wierzącym nad tej siłą. Szybko mu robisz tą czerwone ma teraz? No i dobrze. Tak, a ty jak go lejesz, to co? To jest dobrze, tak? Ale ja go... Za chwilę ja sobie powinienem, ale już nie będę cię lał, bo on jest... Ja po twojej stronie, a ty mnie jeszcze chcesz bić? Ziemią będę. Dwóch natas mogę, jak chcecie. Wypadł sobie. Nie no, mi się wydaje, że ten, że Adam czegoś takiego nie zrobił. Chyba. Ale Rafał nigdy nie kłamie, o to chodzi. Nie wiem, ale żeby go pobić, no Adam by nie pobił przeszkodzyna. No. Ale Rafał by nie kłamał, on nie umie. Ej, co tam się odpieprza? Znowu go wypieprzył na glebę? No, pewnie coś krzywego powiedział i się rzuca znowu Adam, do niego. Adam! Weźcie go rozdzielcie. Wiecie porozmawiać, mi się lat? Tak się chcesz dogadać? Powiedział, że całą ekipę tutaj rozwali, żeby mnie stąd zabrać. Nie dojdziemy. Niech tylko twoja matka tu przyjedzie, to będzie, zobaczymy w jakim stanie. Dobra, ona tu nie przyjedzie. Zawału dostanie, powiem ci tyle. Zamów już jej lepiej tabletki, jak tak masz się zachowywać. Może ją też pobijesz. Powinieneś wziąć swoje tabletki. Swoje tutaj, własne. Nie, wziąłeś, co? Nie dojdziemy do porozumienia. W jakim stanie stąd wyjedzie? Czy kartetkę nie będziesz potrzebował? Okej, musieliśmy przerwać zbieranie tutaj drewna, bo sytuacja zrobiła się zbyt nieprzyjemna. Dla mnie to też wydaje się mega dziwne, Adam, że ta sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Dla mnie to jest trochę podejrzane. Twoje zachowanie również jest podejrzane. Dlaczego go wywróciłeś? Powiedział, że tutaj wszystkich chce wyjaśnić z tej ekipy i zdenerwowałem się. Tak? Raczej w to wątpię, bo do nas jakoś nie ma problemu teraz. No jak, powiedział przed chwilą, że... Masz do nas problem? No was oczywiście, że nie. Przed chwilą powiedziałeś przecież, że możesz tutaj dwóch nawet na was teraz. Słuchaj, ale co mówisz? Do hejterka chyba mogę. Pobił cię ostatnio, tak? No dobra, no okej, to jest fakt faktem, że uderzył mnie z gołej pięści, ale... Ale dobrze, to nie o to teraz... Ale czy ja kiedyś miałem problem do komuś albo do Huberta? Nie, bo mnie kiedyś przenocowali w tej chacie, tak? To jaki mam mieć problem? Ale ja ich szanuję, nie to co ciebie. Nie, bo bluzy, tak? Musi być szanowny bluzy. Nie dość, że komuś ci tutaj przyjął, to jeszcze okłamujesz na zgłaszczanie. No jak ty się zachowiesz, cię w ogóle nie poznaję. Nie wiem w ogóle, o co chodzi w tej sytuacji. Czy naprawdę nagadałeś na wszystkich na nich, na całej wiosce, że oni są totalnymi przegrywami, że są zerami? Mi się wydaje, że Adam nagadał. Adam chyba się po prostu nie nagadałem, dobra. Uważam, że on nie powinien. Nie, z wojska wolne, musiałem wziąć! Bo jesteś zerem! Kompletnym zerem! Zerem jesteś! Zerem! Zerem! To jest przybyty! Co się stało? Co się stało? Nagradę na nas, jestem zerem! Ja kurwa w wojsku! Zerem! Dobra, weźcie go, przytrzymajcie! Przytrzymajcie go! Zmówiliście, tak? Przybyty! Jestem zerem! Prawie telefon mi się zbił! Dajcie telefon! Zerem jestem! Dajcie! Tak samo... Pozwolę się, kurwa, na tych gwiazd! Koniec, wystarczy, tak? Ta gwiazda! To! Cię ubiła! Już, cicho! Ja, kurwa, zakleiłam cię! Uspokój się i porozmawiamy wtedy! Spokój! Nie wiem... Uspokój się! Normalnie... Dobra, ty tylko próbujesz zrobić mi teraz podgórkę, zmówiliście... Co? Podgórkę, co podgórkę? Chcecie nakłamać, chcecie tutaj wszystkim! Słuchaj... Podgórkę. Dobra, ja nie podnoś się nawet, ja się nie wyrywaj. Ja już wyszedłem. Na policję numer wykręciłem, jak się nie uspokoisz. Proszę, dzwoń. Mogę ich rozwalić ręcznie. Ręcznie, no, mogę ich rozwalić. Właśnie, tak. Zaraz dostaniesz tabletki. Ja ci współczuję, ale... Dobrze, wytłumacz mi, o co chodzi. Nagadał na mnie, co mnie nie było w kraju, bo byłem na misji, żeby zarobić na mamy dać, bo nawet nie wiesz, że jest chora. Żeby kupić jej leki, nic ci nie obchodzi. Trener zasuwał na gospodarce. Ten też ma problemy przez ciebie, ty pasterz. A ty sobie jeździsz w najlepszej, bawisz się w gwiazdy. Czemu ty nic nie powiedziałeś? A nie. Ale ja nic nie musiałem o tym mówić, bo oni sobie pewnie ułożyli kwestię. Co? Razem się zmówili. Co? Chcesz? Zaraz mogę do mamy. Chcesz? Ja wczoraj nie rozmawiałem, jest no. W porządku. Co ty kłamiesz tutaj? Co ty kłamiesz w ogóle? Dobra, coś dzwonię. Patrz. No co, zaraz chyba sobie wyjaśnię. Może numer wpadać, co?
nie trzeba. No. Hej! Ale co? Oddawaj go! Czemu zabrałeś telefon? Oddawaj! To. Ale dlaczego ma nie zadzwonić? Czemu nie możesz zadzwonić? No to ja może zadzwonię! Boisz się o coś? Psi wytrysku? Dobrze, masz! Mój telefon! Mój telefon! Nie zadzwoni, bo chcemy się dowiedzieć. No to wujek miał operację w Niemczech. Wiem, że dobrze zarabiasz, 2000 brakowało, czemu nie przysłałeś? Jak to? Teraz masz wujka na sumieniu, dobrze ci z tym żyć? Przecież powiedziałeś, że przeżył wujek! Bo... Kuzynka, nie przeżył. Przecież on wydał na kamerę pieniądze. No wiem, ja nie wiem na co wydał. Ale jest psim skończonym wytryskiem. Co ty sobą prezentujesz? Jak ty wyglądasz? Jak to mogłeś no, na pewno lepiej od siebie wyglądasz. No zobacz, po wiejsku wyglądam, w kratę trener też, a ty? Co ty sobie prezentujesz? Czarne buciki jakieś. Spodnie, nie wiem. Ja myślałem, że wy się pojawicie. Żeby kłamać jeszcze o śmierci. Ja próbowałam wtedy dodzwonić i nie mogłam. I koszulka pitbulla. Myślisz, że coś ci ta pitbulla da? Dobrze, przestań, nie wiem. Możesz ją nosić, ale nie wiem, co ty sobie prezentujesz. Nie pojechałeś na pogrzeb? Był pogrzeb. Nie było żadnego pogrzebu. Był. Inaczej kamuś i ekipa by wpadła na pogrzeb, panie. Ty nic nie powiedziałeś. Nic, wolałeś ale nie pogrzeb, to bym wszyscy. Fajnie się czujesz? Mieć wujka teraz na sumieniu? I teraz wszyscy. Tak? Fajnie? Ja się dobrze. No. Zaraz zobaczymy, jak Wiolka przyjdzie. Dobra, słyszycie? Słyszysz? Na temat jeszcze tej śmierci. Co? Tam powinno być naprawdę wstydne. Zaraz się okaże. Mi? Zaraz się okaże. Właśnie zaraz się okaże. No. Ja w ogóle się wstydzę, że ty jesteś moim kuzynem, że takich okłamujesz. No. Wstyd. Ja też. No, mi jest właśnie wstyd za was, że przyjeżdżacie tutaj taką burdę robić. Co? Zasrany, on nie żyje i dlaczego kłamałeś? Jak mogłeś dobra, nie w takiej z wami nawet prawie w ogóle mogłeś kłamać? Z wami rozmawiał nawet. Co? I co? Jego mama tak samo jest chora. Co, ja kłamię, tak? Ja kłamię, nie? Ja nie wierzę, nie wierzę. Jesteś ścierpem tylko. Nie pokazuj się na moraczu. Nie jestem w szoku. Ale przesadził. Mówiłem? Ja bym w takich sprawach nie kłamał. Nie kłamał. Mogliście do nas zadzwonić, my byśmy dali ja na operację albo coś. No. Ale ja w takich sprawach z trenerem nie kłamię. Myślisz, jeżeli... że co? Że jak ja no. jestem czasem i psychiczny, to co? No. To kłamię od razu? Nie kłamię. No. Jak mam apetyt na bluzę, to mam, ale no ma. Nie kłamię. Dobra, weźcie powiedzcie, o co tutaj tak naprawdę chodzi. O to chodzi, że zachował się jak cholerny pajac, nie? No dobra, odkabił nam dupę, jeszcze co, zostawił skorkowaną matkę, zostawił bez kasy, no jak to? Ja jestem za to wujek zły, zmarł taki... Jeszcze. Wujek zmarł, no to chłopie... O, patrz. Następny... A ty co tutaj? Powiedzcie mi proszę, gdzie jest osobno. A co się stało? Nie wiecie, co się stało? Oni wam już nie powiedzieli, co się stało? No powiedzieli. Potraktował nas jak śmieci. My się czuję jak śmieć. Odebrali nam pracę. Zostawił wszystkich w potrzebie. Gdzie on jest? Chcę z nim pogadać po prostu. Poczekaj, myślę, że nie powinien... Już. Jezu, nie, no jeszcze tego tutaj brakowało, no. Popatrz na siebie. Co nic to? Jak ty wyglądasz? Jakaś markowa koszulka, jakaś ładne, eleganckie spodnie. Co, jak ty wyglądasz? Co nic to on tutaj zrobili? No co przygotowałeś za kwestię jeszcze? Co? Wiesz, że wujek przy ciebie nie żyje. No i dobra, w dupie to mam, wszystko mam to w dupie. Przyjeżdżacie tutaj, spinacie się o jakieś gówno. Byłem wam oddany, teraz jestem oddany tutaj kamerzyście i tej ekipie. Jesteś zdrajcą. Nie jestem żadnym zdrajcą. Jesteś zdrajcą. Mówię, że twoja mama też jest chora. Moja mama jest chora. Nie jest chora, bo wczoraj z nią rozmawiałem, więc co ty gadasz? Gadałeś przez telefon, tak? Ja z nią gadałem osobiście. No nie wiem, może nie chcę ci tego mówić czy coś, ale jest chora, potrzebuję cię. Dobra, i co ty na to? W dupie to mam wszystko, naprawdę, w dupie to mam. Dobra, chodź. Weź ty też stąd wyjdź, w ogóle nie jestem się z tobą rozmawiać. Ale stary, tak nie powinieneś się zachowywać. Ale dobrze, teraz jestem oddany tutaj tej ekipie, tak? No dobra, no ale to co? Najpierw byłeś oddany tu, teraz jesteś oddany tu, a co jakby ktoś przyszedł wyżej postawiony ode mnie, to byś był oddany tam? No tak, a kolej rzeczy tak. Aha. Nie, wydaje mi się też jest trochę inaczej, ponieważ oni go traktują jako jakiegoś sponsora, jako... No dobra, no ale to jest jego matka, no bez przesady. Aha, czyli ubzdurali sobie, że masz chorą matkę, tak? No ale to... A co jeśli to jest ale... prawda? To nie jest prawda. Nie wiem komu wierzyć. W każdym razie to wygląda tak, jakby oni byli jakimiś ludźmi, którzy od niego żebrają o pieniądze, jedzenie i on jest na ich utrzymaniu, to ty jesteś jakimś sponsorem? Oni traktowali pięknie wojownika i to tak wyglądało właśnie. No właśnie. Teraz próbują po prostu coś skórać tutaj i nakłamać wszystkim i... Żeby znowu był ich niewolnikiem. Chcę się dowiedzieć dlatego jak to tak jest i kto ich do tego zmusił, bo to nie, oni nie mogli tego, oni są zbyt głupi, żeby oni to sami wymyślili. Nie wiem, dziwnie to wygląda. Ja w ogóle... Ktoś musi wyżej za tym stać. Ja się dowiem. Ja się nie mam pytań, nie? Nie mam pytań. Dobra, powiedz mi, to co on to takie. Ale tak serio, no co o tym sądzisz?
Nie wiem, czy on kłamie. Nie wiem, czy on kłamie. Jeśli kłamie... Kurde, no naprawdę nie wysłał 2000 i to jest fakt. Nie wysłał 2000 wujkowi, wujek umarł. Umarł jego wujek? Tak, bo nie wysłał mu 2000 na operację w Niemczech. No na pewno miał 2 koła, wobec przesady. No miał. Słuchaj, nie wiem, to nie jest moja sprawa, to są rodzinne sprawy Wiolki. Widzisz, to jest jedna wielka patologia, ta cała rodzinka. I moim zdaniem oni od niego chcą wydusić jak najwięcej. Traktują go jak jakiegoś sponsora. A on może miał jakieś błędy. Miał jakieś... Chodź zobaczyć. Miał jakieś błędy. No dobra, weź go zostaw! Zostaw go! Zostaw go! Kto ci kazał to powiedzieć? Jesteście chorzy, ja bym sobie nie wytrzymał. Ja mu trochę współczuję, oni są nienormalni. Oni są nienormalni, ja mu trochę też współczuję. Co się dzieje? Dzieje się to, że ta rodzina jest chora jego jakaś. Znowu się tuk. Tak? No ale no tak, no. Jezu, masakra, trzeba Adama zamknąć, czy coś, no nie wiem. Nie wiem, Adam też źle postąpił, bo ma dużo za uszami, ale ta rodzina też jest jakaś nienormalna, zobacz jak oni się zachowują. Znaczy wiesz, chodzi o to, że jego wujek umarł, bo mu nie wystrzelał tych 2000. No źle. A jego matka jest chora teraz jeszcze. Ja im nie wierzę we wszystko to, co oni mówią, nie wierzę im, bo oni są chorzy na głowę. Nie, no Viola zadzwoniła przecież... No oni są chorzy. I ta mi się zapytała, no ten wujek nie żyje, tak? No to jest akurat przesada, no ja sobie nie wyobrażam, żeby mi ktoś z rodziny... Adam przyszedł i tak przez palce mi to przeszło bez kosztem, żadnego... Kosztem czyjeś śmierci tutaj się dostał? No, wydaje mi się trochę źle... Kosztem czyjeś śmierci, może jak to brzmi? Musisz kogoś wyrzucić. Kogo? Pana z kanału. Dlaczego? Przecież tak się nie traktuje nikogo. A może on nas też tak potraktuje kiedyś? To znaczy on powiedział wprost, że on tak nas potraktuje, jak znajdzie kogoś... No tak, no. Powiedział, no to nad czym ty się jeszcze zastanawiasz? Wybije się na kamerzyście, zdobędzie więcej follow od ciebie i cię też zostawi. Ale on nie zdobędzie więcej follow ode mnie. No wiesz, od nas nagle zdobył, ode mnie był niższy, zdobył więcej, no i co, odszedł. No jak to wygląda? Wybił się na mnie. Na tobie? Na mnie, na was, wszystkich. Ja nie wiem, a Wiolka co o tym wszystkim sądzi? No dawaj się jej zapytać. Właśnie chciałam właśnie z tobą porozmawiać, że wyrzuć go. Co? Co ty powiedziałaś? Że masz go wyrzucić. Co ty powiedziałaś? Słuchaj, no nie widzisz, że to jest chore? Jeżeli myślisz, że jeżeli on mnie, własną kuzynkę, tak oszukał, to myślisz, że ciebie tak nie oszuka? Dobra. W późniejszym czasie? Słuchaj, on kłamał mnie, że wujek żyje, że mi pojechała na jego pogrzeb. Ja nie wiem, to już jest ja nie w ogóle przegięcie na tego. W ogóle ja nie wiem, co mam o tym w ogóle myśleć. Ja nie sądziłam, że on kiedykolwiek tak by się zachował. Dobra, popełnił błędy. Kurde, co to są za błędy? No to przecież to jest co? Zdredziasz, to bez przesady. Ja go wywalam po z kanału. Powiedziałaś, że na przykład twoja mama nie jest chora, albo że umarła? Mówiłeś Mariuszowi, że nie będzie miał trenera. To mnie w ogóle mówisz. Chciałbyś tak usłyszeć? Ja stąd idę. To jest po prostu chore, jestem. Ja stąd wychodzę. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Adam, masz, nie wiem, 15 minut i pakujesz się, wyjeżdżasz stąd. Bo co, bo jak wyśniaki wam nakłamali, to nikt nam nic nie nakłamał, po prostu zrobiłeś coś takiego i to samo masz zrobić nam. Idź się pakować, no. Dobra. No tak, ja mam podpisaną umowę, więc no i możecie zrobić tak. Że co? No mam podpisaną umowę, więc chuje coś. Aha, to jeszcze bezczelnie, jak będziesz tam, masz się spakować, bo siłą mnie, że zaraz zawołamy. No i z ciebie pozbędziemy, bo tak się nie zachowuje. Ale faktycznie ma podpisaną umowę. No i co z tego? No co z jesteś tego? Jesteś szefem czy nie? No ale ma podpisaną... Ja nie chcę cię tutaj więcej widzieć. Mam nie chcę. Mam wszystkie dokumenty, więc... Zaraz no zrób coś, co się... Na co mam zrobić? Do prawnika musiałbym wysłać, to nie jest chwila. No wysyłaj to do prawnika. Czyż ty tutaj kłamce? O własnym wujku nie powiedziałam. Jesteś nienormalny, ja się nie zdałam od tej strony i nie chcę cię już z żadnej strony... To jest nasza sprawa, bo jesteśmy rodziną. Masz się pakować i wynoś się w tym momencie. Za takie rzeczy. Mi jest szkoda wszystkich. Wyślaki mam na komandę, on się pakować. No nie nakłamali, bo sam przyznałeś do tego, że nie pomogłeś wujkowi. Ja zadzwoniłam do cioci. No i po co się tak uśmiechasz głupio? Dobra, nie chcę się z wami rozmawiać naprawdę, idę sobie do pokoju. Idź do pokoju i się pakuj. Szkoda mi jest trochę ciebie, Biała. Masz przestrawę z taką rodziną? Inaczej, on sorry, też ma przestrawę. Ja nie sądziłam, że własny kuzyn coś takiego może w ogóle zrobić. Szczerze? A każdy ma idź się pakować! Każdy ma przestrawę. No dobra, a co ja mam zrobić w tej sytuacji? No bo... Nie wiem, no. No on ma podpisaną rzeczywiście umowę. No i co z tego? No i to, że ja nie mogę sobie i tak po prostu rozwiązać. Dobra. Teoretycznie możesz go wyrzucić i jest w tej umowie, że możesz go wyrzucić. Nie ma. Olejmy sprawę, żyjmy dalej i zapomnijmy o wszystkim. No jak zapomnijmy o wszystkim? Co, tak po prostu chcecie zapomnieć? No, o czym tu jest zapomnieć? Szkoda mi jest trochę ciebie, Viola. Znaczy teoretycznie nam nic nie zrobił, nie? Teoretycznie wszyscy ale skąd to zrobi? Mi? O popatrz,
Co on kłamał? Że wujek żyje, coś takiego, no przetwarza ci się to w głowie w ogóle? Ale ty też kłamiesz na każdym kroku ze wszystkim. Ja? Tak. Ty jesteś nienormalny. Jesteś zakłamana. Dobra, ale ty jesteś zakłamany. Ja nie jestem. Nie, w ogóle. Okradałeś kamerzystę. No, okradałeś siostrę. Jeden konflikt rodzi kolejny konflikt. No i ja dlatego się nie wtrącam. Dlatego ja się... Dobra, słuchajcie, sprawa wygląda tak, że trzeba jakoś to rozwiązać. Ja nie wiem, trzeba wieśniakom dać, jeżeli jego matka rzeczywiście jest chora i on nie chce pomóc matce, to my będziemy musieli pomóc jego matce. On chce pewnie pomóc. No, musimy pomóc. Na pewno chce pomóc. Jakby chciał pomóc, to by dał... To chodźcie, zapytamy się, zapytamy się. Nie, nie jest tak, bo on teraz wiecie, nowy kanał, show, dla niego to jest nowe przeżycie, nowe doświadczenie. On nie umie się w tym odnaleźć, pogubił się, a w od razu same najgorsze scenariusze. Słuchaj, szczerze mi jest ciebie też trochę szkoda. Szkoda mi jest Violi, szkoda mi jest tych kuzynów. Ja widzę, że rozumiesz mnie. Mi ciebie też jest szkoda trochę, ale... Ja ciebie nie rozumiem. Dobra, układ jest taki. Masz jej wysłać hajs, prawda? Tak, masz jej wysłać pieniądze, ona jest... Dobrze, chora. Ja o tym nie wiedziałem, jeżeli mi o tym tego bym po prostu nie powiedziała. Ale jak mogłeś nie wiedzieć, że własna matka jest chora? Ale to mi tego nie powiedziała przez telefon. W takim razie może chciała, żebym się tutaj skupił na pracy, na nagrywaniu. Tak, tak. I dlatego teraz powiem, że oni o tym poinformowali i wyślę jej te pieniądze. Tak? Nie jestem takim skupisynem, żeby tak się zachowywać. No ja też mi się tak wydaje, że i dlatego chcę znaleźć sedno tego, skąd oni się tutaj wzięli i dlaczego oni tak próbowali nakłamać tutaj wszystkim. Bo dla mnie to jest niepojęte, że oni tutaj próbują skłócić po prostu mnie z wami. Nie, no też mi to wszystko tak trochę śmierdzi, bo też się zachowują w stosunku do ciebie źle. Że jestem niewolnikiem, że byłem niewolnikiem, że ja mam wracać, bo nie płacę im. No właśnie. Że mam im wysłać pieniądze. Tutaj jest coś na rzecz, co jak oni chcą po prostu od niego kasę. Po prostu ja chcę znaleźć osobę, która im to kazała powiedzieć, albo... No dobra, no ale swojej matce musisz pomóc. I oczywiście, że pomogę. I tak samo z tym wujkiem, dla mnie to też jest trochę podejrzane, bo nie się pomaga, nie wiem jak oni się ugrali, ale tak nie było na pewno. Ja się dowiem. No nie wiem, no ty pieniędzy nie wysłałeś, tak? No pieniędzy nie wysłałem, ale wyślesz. Tak, ale wyślę wszystko. No ale wyślesz, no jak już to chyba za późno, skoro wujek nie żyje. No właśnie i dlatego to jest dziwne, bo mi się wydaje, że wujek żyje. A oni tylko kłamią tutaj, może się po prostu uzgodnili tam z ciocią czy do kobiety. Nie wiem, dla mnie ta sytuacja jest bardzo dziwna i nie potrafię tego wytłumaczyć. Nikt nie wie, czy wujek żyje, czy wujek nie żyje, czy w ogóle ktoś umarł, czy nie umarł. W ogóle weź przestań. Ty, stój! Stój, co tam? Trapsik. Ty, ja pierdzielę. Wy się nauczyliście robić tutaj autoreklamę, nie? Dobra. Co jest? Trapsik rządzi! Teraz chcesz gadać? Tylko na słuchko, tylko na słuchko. Słuchasz trapfliku? Tak, słucham trapfliku. To dobra, to idź. Dobrze, tak mam być. Co jest? Usiądź też, bo to będzie ciężko. Ja wolę tutaj chyba usiąść, jeżeli mam usiadać w ogóle, co jest? No dobra, no to... No bo chcę się odnieść w sprawie tego wujka, bo no powiem ci prawdę. Nie chcę cię okłamywać. I powiem ci jak było, bo no to jest trochę niezręczna sytuacja, ale nie, tak, nie wysłałem tych pieniędzy dla wujka, oni mnie o tym poinformowali, ale nie wysłałem ich dlatego, bo jak zawsze, znaczy jak byłem dzieckiem, to jest dla mnie ciężki temat ogólnie, jak byłem dzieckiem, to wujek używał dużo przemocy fizycznej do mnie i po prostu no nie chciałem tych pieniędzy wysłać, chciałem, żeby tak się stało, za to wszystko, co zrobił mi, jak byłem mały. No i nie wiem, a co ci zrobił dokładnie? No, chodzi mniej więcej o przemoc fizyczną, tak? Psychicznie to jest nieco. No nie chcę po prostu o tym rozmawiać, to jest bardzo ciężki temat. No ale chcę, żebyś o tym wiedział. Dlatego tylko to chciałem powiedzieć. Nie chciałem przy wszystkim rozmawiać. Aha, czyli nie wysłałeś pieniędzy, bo się nad tobą znęcał ten wujek, tak? No tak. A dlaczego oni go tak bronią, tego wujka? No bo to jest ich bliższa rodzina, ten wujek. I po prostu może coś mają, nie wiem, mają po nim albo nie mam pojęcia. Czyli ten wujek naprawdę nie żyje? No tak, naprawdę. No nie wiem, nie wiem co ci powiedzieć, nie wiem. No ja też nie wiem co mogę jeszcze do tego dodać, po prostu nie chcę o tym rozmawiać przy wszystkim, to jest dla mnie ciężkie i... No i nie wiem, albo mnie zrozumiesz, albo nie. No dobra, powiem ci, że to troszeczkę inne światło rzuca teraz na tą całą sprawę. Mimo wszystko dziwne, a co z matką twoją? Z matką do niej zadzwonię, zapytam się, jak jeżeli to jest prawda, co oni powiedzieli, to po prostu wyślę jej pieniądze. Obojętnie jaka to by nie była suma, to no każdą sumę uzbieram, żeby po prostu jej pomóc, tak? To jest moja matka rodzona, więc wszystko bym zrobił, żeby jej pomóc. I po prostu też chcę się dowiedzieć, dlaczego oni tak próbowali tutaj skłócić mnie z wami. Siadajcie, bo mam coś do powiedzenia. Ale co chcesz mi powiedzieć? Słuchajcie, wiecie co ten wasz wujek robił jemu? Co? Wiecie czy nie wiecie? Nie. No mów. No lał go.
Bił go, tak? No przez całe dzieciństwo go bił. I robił też inne rzeczy. Nie, no ja rozumiem, ale to jest zwykła sprawa dla niego chyba tak przy wszystkim. No właśnie. Robił z nim różne rzeczy. Ja rozumiem, ale jak się da? Przecież on jest trenerem, to umie się. Ale on był dzieckiem. Wiedzieliście o tym, czy nie? No ale to tak czy siak chyba... Wiedziałeś o tym, czy nie? Nie, ale nie powód, żeby nie przyjechać na pogrzeb. A to już mówi prawdę. Ja jakoś nigdy o tym nie wiedziałam. Wiesz co, okłamał was wcześniej, okłamał was serca. Ja nie chcę nic mówić, mam tego wszystkiego wydziabane w was. Ale ma takie na plecach, takie ja szramy. Nie mam o czym wszystkim myśleć. Słuchaj, wierzyłbyś gościowi, który na początku miał tiki, że jest takim szofetem? Nie, ja wiesz co, ja już tobie nic nie wierzę. Nic. Ale jesteście okrutni. To nie jest rodzina. Szczerze, znowu nie wiem, co o tym sądzić. I ja mam mętlik taki, że... To jest przewaga większości po prostu. Okrutna, ja ci powiedziałem. Ja ci powiedziałem prawdę, tak jest. Chcę się wybielić. Cicho. Przemyślałem to wszystko na spokojnie i... Już... Powiedz prawdę. Już wcześniej były plotki o tym wujku, że... No, bił dzieci. Więc to jest rzeczywiście mógł być prawdą. Ty jesteś debilem, chłopiec. Haj! Ja mówię! Ale zostaw! Prawdę, to teraz jest zdrajcą. Jest taka możliwość? We wszystko. Jest taka możliwość, że bił ten... To jest kat mojej matki, jak on może tak w ogóle uważać? Nie uderzył, Joli nie uderzył, co? No ja w sumie jestem najstarszy, teraz jak tak sobie właśnie on powiedział, to była taka akcja, że mi raz przydędlił rzemieniem, że prawie ten... Straciłem przytomność. Ale jak się nie umiesz zachowywać, to no dostajesz po ojcowskiemu. Po ojcowskiemu? Tak. Najstarszy miał zawsze przesrane. A że wy broiliście, małe szkraby byliście, ja byłem najstarszy z was, to zawsze ja obrywałem. I co ty wujek cielał? Zawsze tak jest na wsi. Prawo wiejskie. Zawsze najstarszy obrywa. Ale nie najmłodszy. No nieraz dostałem za Violę, czy za Adixa, czy za trenera. Ale no... No i co Violka? Stało się, że nie żyje. No jaki był, ale był, nie? Dobra, Wiolka, po tobie widać, ty coś ukrywasz. Powiedz mi, o co chodzi. Przestań. Powiedz mi o... No bo on nas wszystkich bił ogólnie, no ale tak wygląda wychowanie na... Aha, czyli jednak was bił. Każdy ojciec się bije, to jest normalne. Aha, czyli uważasz, że to jest normalne w 100%, tak? Że ktoś kogoś... Tak zostałam wychowana. Tak wygląda u nas wychowanie na wsi. Aha. No tak każda rodzina tak traktuje swoje dzieci. To nie ma... Nie, ja nigdy czegoś takiego nie miałem. No, a tylko tak naprawdę no, Adamowi robi coś więcej, ale nie mieliśmy... Aha, ale co mu robi coś więcej? Dobra, to nie mówię, nie mówię. Po prostu to jest ciężki temat i tyle, nie wiem. O, obrzydliwy jest. I ty o tym wiedziałaś? I jeszcze stałeś za nimi. I ty o tym wiedziałaś? No bo nie mogliśmy się odzywać, jak ktokolwiek chcieliśmy na tym wydać. I wy się dziwicie, że on nie wysłał pieniędzy, tak? Do tego... Rozumiesz, chodzi ale o to, że jak ktokolwiek... A ty też o tym wiedziałeś? Ale nie wysyła kasy, miał wysłać kasę. O, jesteś obrzydliwy, nie? No ja jestem w ogóle na cały czas obrzydliwy, i co? Ale jesteś, ale zakłamany jesteś, nie? Obiecam. Razem z Wiolką możecie sobie rękę podać, jesteś obrzydliwi, nie? Czy o tym wiedziałeś cały czas? Wypchaj go. Ja nie chcę z nimi tutaj być, weź ich wywal. To dostawaliśmy, więc się nauczyliśmy. Dobra, weź ich wywal ich wszystkich. Dobra, ja się nie mieszam dalej w te sprawy. To są ich sprawy rodzinne i niech oni sobie te sprawy sami wyjaśniają. To, co ja się dowiedziałem w dzisiejszym dniu, jest po prostu za grube. Nie chcę w tym uczestniczyć. Film wejdzie, bo po prostu nie mamy co innego dodać, ale po prostu zgięło mnie. Zgięło mnie to, co usłyszałem w dniu dzisiejszym, po prostu jest za grube i nie powinno w ogóle, nie wiem, czy to w ogóle powinno wypłynąć do internetu. Widzimy się jutro o 15:30. Do zobaczenia Państwu.